Nie dodajemy, nie odejmujemy literek. Te literki, które widzicie, są tutaj po to, żeby tylko z nich ułożyć dwie nazwy państw. Jakie to będą państwa? No mam nadzieję, że szybciutko będą rozwiązywane dzisiaj te zagadki. Po pierwsze, pani błyskawicznie tutaj do nas wpadła i błyskawicznie prawidłowo odpowiedziała na pierwsze pytanie, jakie to słowo. To była wycieczka, a teraz ja was zabieram na wycieczkę do dwóch państw. I jakie to będą państwa? Gdzie dzisiaj pojedziemy? 50 zł, kochani, 704 304 000, numer niezmienny, pod który należy się zgłaszać. Numer działający tylko w trakcie trwania naszego programu. Także jeżeli macie już ochotę na pobawienie się, jesteście rozbudzeni, już wasze komórki zaczęły pracować, to zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie. A może trzeba się właśnie tak pobudzić do życia w dniu dzisiejszym? Może warto pobudzić szare komórki właśnie razem z naszym programem? Dwa państwa. Gdzie dzisiaj jedziemy, kochani? No szybciutko, kto się jako drugi zgłosi? No mam nadzieję, że tak szybko jak pani, która już 50 zł zabrała z naszego studia. Kto będzie kolejnym zwycięzcą? Szybciutko, chcemy przechodzić jak najszybciej do kolejnych zagadek. Dzisiaj program troszeczkę dłuższy niż ostatnio. Ostatnio cały czas mieliśmy bardzo króciutkie programy, dzisiaj troszeczkę dłużej. Także mam nadzieję, że tych zagadek uda nam się więcej rozwiązać i więcej nagród będzie wtedy wędrowało do państwa. Ale dla kogo? Dla kogo te nagrody? Dla kogo 50 zł? Kto tutaj szybciutko wpadnie do studia? To kochani, szybciutko. Tak przekładamy te literki, żeby utworzyły dwie nazwy państw. Pamiętajcie też, żeby nie mieszać pomiędzy tymi wierszami. Tu są już konkretnie utworzone wyrazy, konkretnie utworzone nazwy, tylko w tej chwili te literki są pomieszane, ale w obrębie nazwy danego państwa. Może spróbuję przeczytać tak, jak to teraz wygląda. Aiponai to jest pierwsza nazwa państwa i Inch to jest druga nazwa. Oczywiście tak to nie brzmi, bo byłoby to co najmniej śmieszne w jakimś obcym języku. My musimy utworzyć takie nazwy państw, które faktycznie w języku polskim istnieją. Kto powtórzy tutaj sukces pierwszej pani, pierwszego gracza, naszej pierwszej graczki? Nie wiem, czy to tak można sformułować. Gracza, chyba gracza. Kto się zjawi, kochani? Szybciutko, mamy czwartkowy poranek. Może właśnie teraz szykujecie się do pracy albo do innych swoich zajęć i warto pobudzić szare komórki. A jeżeli jeszcze jesteście na tyle nierozbudzeni, że nie jesteście w stanie rozwiązać, to może jakaś szybciutka kawka. Zielona herbata, yerba, co kto woli. Ja tutaj pod ręką również mam. Też nie jestem z żelaza. Oczywiście o tej godzinie też człowiek myśli dość wolno, ale ja się budzę razem z wami. Mam nadzieję, że wy również w pełni życia zaraz wpadniecie tutaj do studia i prawidłowo odpowiecie na to pytanie, jakie to państwa? I kto się zjawi? Kto szybciutko... No i oczywiście, słucham, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jakie to państwa? Japonia i Chiny. Japonia i Chiny. Brawo dla pana. 50 zł. Oczywiście, że tak. I pan również bardzo rozbudzony, bo ja tutaj bardzo głośno i wyraźnie pana usłyszałam. No świetnie. Czwarta ile? Nie mamy czwartej. Nie mamy jeszcze czwartej. Czwarte nad ranem prawie. A już tutaj słyszymy takie rozbudzone głosy. Bardzo fajnie. Kolejna zagadka przed nami, kochani. Przechodzimy szybciutko do kolejnej zagadki. Oczywiście ona jest trudniejsza. No ja nie wiem, reżyserka, czy aż tak musieliśmy tutaj podbić ten poziom, bo były dwa państwa, teraz szukamy sześciu. Aż sześciu państw. No kochani, tutaj reżyser nam dał niemałe wyzwanie. Sześć państw. Zagadka tego samego rodzaju jak poprzednia. 100 zł. Wprawdzie 100 zł, więc wybaczamy, bo jest faktycznie dużo więcej pieniążków, dwa razy tyle, ale sześć państw. No mam nadzieję, że ktoś tutaj się zaraz zjawi, że mimo wszystko kogoś to tutaj nie odstraszyło, że aż tyle. I nie płacimy niestety za dwa państwa, za jedno państwo. Płacimy za wszystkie sześć państw. Czyli kwota 100 zł nie jest kwotą podzielną.
tutaj nie możemy sobie dowolnie rozdzielać, bo może ktoś ma jedno państwo i zadzwoni za chwilkę do mnie i powie jedno i będzie oczekiwał, że może 100 zł jakoś rozdzielę, nawet nie wiem, ile to dokładnie by wyszło wtedy. Nie, nie, nie. Szukamy 6 państw, aż 6 państw i za te 6 państw płacę. Za te 6 państw 100 zł. Może reżyserka, może to jest bardzo, bardzo podniesiony poziom, tak? Nagle podniosłeś poziom z 2 państw do 6. Może dajmy tutaj jakiegoś bonusa. Chociaż niewielkiego bonusa, ale takiego, żeby już kogoś zachęcić, bo tutaj poziom naprawdę podskoczył. Uda się? Czekam na odpowiedź. Może tutaj jakoś próbuję reżysera namówić, żeby jakiś bonusik się pojawił nam, bo 6 państw to już 3 razy tyle, co przed chwilką, a 100 zł. Co, panie reżyserze, pan na to? Aj, chyba mnie pan reżyser nie słucha. No dobrze, kochani, poczekamy. Mam nadzieję, że zaraz ta kwota się zwiększy. Ja spróbuję w tym międzyczasie przeczytać, tak jak teraz to widzę, te nazwy państw. Będzie to Trafajn, Czycech, Niesota, Gwęry i Psera i Sandilia. Tak to brzmi w tej chwili. I oczywiście tak przestawiamy te literki, żeby utworzyły prawidłowe nazwy państw. Nie przekładamy, nie dodajemy, nie odejmujemy, tak jak w poprzedniej zagadce, tych literek. Układamy w obrębie tych wyrazów, które widzicie. No jest! Pojawiło się, kochani, 2000 zł. Pojawiło się 2000 zł. Mam nadzieję, że reżyser właśnie się zorientował, że troszeczkę przesadził z 6 państwami, bo to faktycznie bardzo podskoczyło. Ta trudność zwiększyła się aż 3-krotnie. 2000 zł, kochani, co to znaczy? 100 zł w bonusie i 1900 zł, 100 zł gwarantowane i 1900 zł w bonusie, czyli 1900 za odpowiedź na 5 krótkich pytań. Ale najpierw czekam na kogoś, kto już wie, kto już zna odpowiedź na to, jakie to są państwa, te, które teraz widzimy. 6 państw, które wyświetla się na waszych ekranach, jak i również na moim, dlatego też przed chwilką przeczytałam te nazwy tak, jak wyglądają w tej chwili. W tej chwili nie zachęcająco to wygląda, bo faktycznie one są bardzo mocno wymieszane. Ale 2000 zł. Reżyser nas wysłuchał, zorientował się, że faktycznie dał trudniejszą zagadkę, bo ona jest dużo trudniejsza. Pierwsza była bardzo rozgrzewkowa, szybciutko pani wpadła do studia, szybciutko podała rozwiązanie. Druga już była trudniejsza, bo nie było tych, tak jak ja mówię, strzałeczek, chociaż to nie są strzałeczki, a takie kreseczki, które nas łączą z każdą kolejną literką, ale ta trzecia jest dużo, dużo trudniejsza. No i na szczęście 2000 zł nawet. Także reżyser się postarał. Zauważył, że jest to trudniejsza zagadka. No dobrze, kochani, kto się już zjawi tutaj? Kto już wie? Mam nadzieję, że pomimo tego, że ta zagadka jest trudniejsza, to ktoś już wie. Bo 2000 zł to już nie tylko piechotą nie chodzi, ale nawet nie fruwa. Za 2000 zł trzeba się, żeby 2000 zł zdobyć w normalnych warunkach, myślę, że trzeba się troszeczkę napracować. Tutaj wystarczy usiąść na chwileczkę przy naszej zagadce. Może spróbujcie sobie przepisać te literki, te wyrazy. Może tak będzie wam łatwiej. Jeżeli na telewizorze, na ekranie nie widzicie tego zbyt dobrze, to może warto przepisać. Może wtedy jakoś na kartce zobaczycie to z innej strony. Tutaj zagadka dla osób, które lubią pokombinować. Dla osób, które lubią się pobawić. No ale z drugiej strony, bez znajomości państw, trudno byłoby ułożyć te nazwy. Także jeżeli kompletnie nie znasz się na geografii, pewnie będzie ci trudniej. Albo nie podróżujesz. Bo to taka zagadka troszkę dla podróżników. Troszkę dla osób, które gdzieś tam po tym świecie się poruszają. Tutaj nie tworzymy byle jakich wyrazów, byleby były. Nie, tutaj muszą być konkretne nazwy państw. Jeżeli jakimś cudem z tych wyrazów da się utworzyć jakąś inną nazwę, jakieś inne słowo, to nie jest słowo, które ma być po prostu, ma istnieć gdzieś tam w słowniku. To ma być nazwa państwa. Ja tak myślę sobie, panie reżyserze, że troszeczkę za dużo tych państw. No nie słyszę nikogo.
Tutaj bardzo szybko nam się pojawiły dwie osoby w poprzednich dwóch zagadkach. Bardzo szybko, błyskawicznie odpowiedziały. A teraz tych wyrazów, tych nazw państw jest aż 6. To jest bardzo dużo. Ale reżyser nam tutaj dał 10 chwil. Mówi, że musimy poczekać. Musimy dać szansę osobom, które już wiedzą, które już zauważyły, które już może mają 3-4 nazwy państw i po prostu im troszeczkę brakuje. Może, panie reżyserze, króciutki program, troszkę dłuższy niż wczoraj, niż przedwczoraj, ale mimo wszystko dość krótki. 10 chwil nam dałeś, to może chociaż na te 10 chwil daj większy bonus. Może daj nam, może 2 razy tyle. Jest, kochani, 4000 zł. Reżyser nam tutaj zaserwował 2 razy tyle, więc wysłuchał nas. Ale 10 chwilek. Czas nie jest nieograniczony. 10 chwilek to jest czas na to, żeby rozwiązać tę zagadkę. I komu się uda przez te 10 chwilek? Komu się uda wykorzystać dobrze ten czas? 704-304-000. Jedyny numer, który kieruje tutaj do studia. Jeżeli znasz już 4 nazwy, 3 nazwy, to daj sobie jeszcze tę chwilkę na to, żeby rozwiązać pozostałe 3 i dzwoń. Jeszcze zdążysz, jeszcze 10 chwilek to jest czas na to, żeby zdążyć. Mam nadzieję, że już chociaż tych kilka nazw masz. Może jedną, dwie chociaż i teraz zostało ci tylko kilka, tylko 2, 3, 4. Żeby nie było tak, że aż 6 musisz rozwiązywać, bo 9 chwilek, czas ucieka. Czas ucieka, jak to w naszym programie. Kochani, kto tutaj wpada? Szkoda czasu. Jeżeli już masz może 6 nazw, to tym bardziej. Od wygranej dzieli cię to, żeby tylko wybrać numer telefonu. Ta jedna decyzja. W tej chwili już jedna decyzja, jeżeli 6 nazw znasz. Tak mi się wydaje. No, troszeczkę przesadziłeś tutaj jednak z tymi 6 nazwami, tak myślę. Może jest jednak tutaj problem, bo może nie wszyscy kojarzą te nazwy. No 6 państw. Cały czas tutaj dopinguję, zachęcam naszych widzów do tego, żeby wybierali numer, ale widać, że 6 państw to jest nie lada gratka tutaj. 8 chwilek, nie słyszymy nikogo, a nazw dużo. Były 2, a później 6. Dlaczego aż tak dużo? No dobrze, kochani, ostatnia szansa na to, żeby tak naprawdę tutaj wykorzystać te 4000 zł, żeby zdobyć te 4000 zł. Takie niepokojące hasło nam się pojawia właśnie, ta ostatnia szansa, bo 8 chwilek. 8 chwilek, czyli czas na to, żeby rozwiązać tę zagadkę. A szkoda 4000 zł. Nie chcielibyśmy oddawać tego z powrotem do sejfu po to, żeby zacząć kolejną zagadkę. I zacząć od mniejszej kwoty, na pewno. To mogę wam obiecać, że nie będzie od razu takiej kwoty fajnej, takiego bonusu. 7 chwilek. Kochani, o tej porze na pewno nie ma dużo osób przed telewizorami. Nie o 4 nad ranem, to nie jest ten czas. Nawet kogut nas budzi tutaj. Kto się obudzi? Kogo ten kogucik pobudzi do życia? 7 chwilek. Dla kogo? Kto wykorzysta ten czas? Czas na to, żeby rozwiązać zagadkę, żeby podać 6 nazw państw. Jeżeli kompletnie nie znasz geografii, jeżeli nie podróżujesz, jeżeli to nie jest twój konik, ja zapraszam jutro pojutrze. Pewnie będą inne zagadki. A teraz tak naprawdę 7 chwilek czas na to dla tych osób, które troszeczkę lubią geografię, albo lubią podróżować, albo to robią. W każdym razie dla osób, które potrafią z tych nazw, z tych dziwnych w tej chwili wyrazów, stworzyć 6 nazw państw. Prawidłowych, nieobojętnie jakich wyrazów. To nie tego typu zagadka. Nie tworzymy obojętnie jakich wyrazów. No kochani, ja już nie chcę was rozpraszać. Chciałabym, żeby ktoś teraz się skupił i dopracował sobie te nazwy, które już ma. Bo może już ktoś ma, może już ktoś 2, 3, 4 nazwy ma i teraz szuka kolejnych. Jeszcze 6 chwilek mamy. Tak jak wspomniałam, może warto przepisać sobie te dziwne wyrazy na kartkę. Może wtedy jakoś bardziej to do ciebie przemówi. Może wtedy tak pokombinujesz, że zauważysz.
6 chwilek. Kto wykorzysta ten czas? Może ja wam troszeczkę pomogę, może spróbujmy razem wybrać numer. Czasami to pomaga. Czasami wtedy bardziej się mobilizujecie. Spróbujemy razem? Chwytamy za telefon. 5 chwilek. 5 chwilek, może jeszcze chwileczkę, może wstrzymajmy się. 5 chwilek, to jest połowa czasu. Reżyserka, może na te 5 chwilek jeszcze 1000. Może 5000 złotych, może to kogoś zmobilizuje. Dajmy komuś wygrać. Jest, kochani, 5000 złotych i super, brawo dla reżysera. Ale 5 chwilek. Kochani, dobrze, wróćmy do tego wybierania numeru. Chwytamy za telefon. Kochani, razem. 704 304 000. I kto? Potrzebuję jednej osoby. Jednej osoby. Jednej osoby, która prawidłowo odpowie na pytanie, jakie to państwa. Poda 6 nazw państw. Nie szukam tłumów. Nie potrzebuję tutaj kilku osób, które będą odpowiadały na to pytanie. Potrzebuję jednej osoby. Kto nią będzie? Kto powtórzy sukces naszych poprzednich graczy? 2 zagadki już za nami. A teraz nawet 5000 złotych. Kwota bardzo, bardzo fajna. Rzadko kiedy mamy aż tyle pieniążków. 5000 złotych, kochani. Dla kogo? Teraz jest czas komunii. Na przykład 5000 złotych to już, myślę, bardzo fajny prezent można kupić dla swojego na przykład chrześniaka, chrześnicy. Maj to w ogóle jest taki okres zwariowany, bo i komunie, i matury. 4 chwilki. Komu się udało? Cały czas 4 chwilki, kochani, ale ten czas na pewno będzie nam uciekał. No, tutaj chyba jednak bardzo trudna ta zagadka się okazuje. Za trudne te państwa musiałeś wymyślić, wiesz? 3 chwilki. Ja tutaj dwie zagadki, dwa rozwiązania usłyszałam błyskawicznie. Tutaj cały czas czekam na mojego gracza. Chyba przesadziłeś troszeczkę, no bo aż 6 państw. Były 2, a teraz jest 6. No gdybyś chociaż podskoczył o 3, o 4. Znaczy dał łącznie 3, 4. A tutaj aż 6. No nie wiem. No ale może ktoś wie. Jeżeli tak, zapraszam. Nie wahaj się. No ja już nie chcę was rozpraszać. 3 chwilki. 3 chwilki skupienia na to, żeby rozwiązać i zadzwonić. Tym bardziej, jeżeli masz już na przykład 2, 3, 4 rozwiązane państwa. To teraz już bardzo mały krok dzieli cię od prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 6. A już jeżeli masz wszystkie państwa, to tym bardziej zachęcam do wybrania numeru telefonu. Ponieważ teraz nie masz konkurencji. To nie jest czas, kiedy tak naprawdę przed telewizorem jest dużo ludzi. Dużo widzów. 3 chwilki. Kto tutaj wpadnie? No szybciutko, kochani. Crafajn, Czycech, Niesota, Gwęry i Psera Sandilia. Może komuś pomogło moje czytanie.
Może coś wtedy się zasugerowało. No kochani, 5000 złotych nawet. Dwie chwilki. No, ja tego zazwyczaj nie robię, ale widać, że jest problem. Panie reżyserze, może spróbujmy, no, może spróbujmy odpuścić jedno państwo, jedną nazwę państwa. Może wtedy kogoś to zmobilizuje, może ktoś właśnie szuka cały czas jednej. Może ma 5, ale jednej mu brakuje. Zrobimy tak, spróbujmy odpuścić jedno państwo. Zazwyczaj nie proszę o takie rzeczy, nie proszę o podpowiedzi aż takie. Na ostatnie dwa momenty, może na ostatni moment, bo pewnie za chwilę się pojawi. Kochani, reżyser się zgodził, tak, nawet pojawiło się to na dole waszych ekranów. 5 państw, wśród 6 szukamy 5. Za 5 płacimy nawet 5000 złotych, po 1000 złotych za państwo. Kochani, reżyser nam się zgodził, także teraz wszystko w waszych rękach. Dosłownie i w przenośni, bo jeżeli nie chwycisz za telefon i nie wybierzesz numeru pomimo znajomości tych państw, to nic się samo nie wydarzy. Dwie chwilki i tylko 5 państw. Faktycznie reżyser zorientował się, że zagadka może troszeczkę zatrudna względem poprzednich, bo tam usłyszeliśmy te telefony bardzo szybko. Widzowie bardzo szybko odebrali pieniążki. Tutaj rzeczywiście było trudno, 6 państw, ale teraz jest tylko 5. Jeżeli akurat nad jednym się głowiłeś, to już nie masz tego problemu. Ostatni moment, kochani. Taki ukłon od reżysera dostaliśmy. Ostatni moment, na ten ostatni moment 5 państw. Szukamy 5 nazw. I kto teraz wykorzysta szansę? 704-304-000. Numer cały czas na waszych ekranach. Kto sięgnie po wygraną? No kochani, teraz jedno państwo warte aż 1000 złotych. Nawet 1000 złotych. Oczywiście cały czas powtarzam, nie rozdzielamy. Nie rozdzielamy tej kwoty. To nie jest tak, że za jedno państwo dam 1000 złotych, nie. Czekam teraz na 5 prawidłowo wypowiedzianych słów, prawidłowo wypowiedzianych nazw państw. Kochani, jeden moment. Ja już się zaczynam stresować, bo za chwilę coś czuję. Ten moment się skończy, ale mam nadzieję, że ktoś właśnie w tej chwili wybiera numer. No i pokazało się 0. No momencik, jeszcze poczekajmy chwileczkę. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Może ja zmobilizuję kogoś, ja się przygotuję. Wzięłam kopertę, kochani. W kopercie 5 pytań. Mam nadzieję, że komuś się udało. Mam nadzieję, że ktoś już wie, że od sukcesu dzieli go tylko wybranie numeru. Ja jestem przygotowana, tylko teraz kto tutaj się zjawi? No szybciutko kochani, 704-304-000. Wybieramy ten numer. Wybieramy numer, jeżeli mamy już 5 nazw państw. Już reżyser odpuścił nazwę, odpuścił jedno państwo. Może był jakiś problem właśnie z jedną nazwą. Jeżeli tak, to już tego problemu nie ma. Już zostało tylko 5 nazw. Cały czas jest 0. Czasami czekacie na to 0. Może właśnie w tej chwili wybieracie numer. Może właśnie teraz trzeba to zrobić. Bo to jest ostatnia chwila. Ostatni moment na to, żeby wybrać numer, żeby tutaj do nas wpaść do studia, nawet po 5000 złotych. Kochani, nieważne, które państwo sobie odpuścicie, potrzebuję 5 nazw. Jednej nie potrzebuję już. Ukłon ze strony reżysera. Jedno państwo odpuściliśmy. Kto już wie? No kochani,
Musimy kończyć tę zagadkę tak naprawdę, bo już nie mamy tych chwilek. Czekam tutaj cały czas, chociaż reżyser myślę, że zadowolony nie jest, że tak przedłużam, ale czekam na mojego zwycięzcę. Kochani, mamy zero. Musimy za moment naprawdę kończyć. Ja jestem przygotowana, ale czekam na mojego zwycięzcę. Szkoda 5000 zł. Nie musicie tych sześciu już znajdywać. Nie musicie rozwiązywać sześciu państw. Przekładać tych literek tak, żeby utworzyło się aż sześć państw. Jedno możecie sobie odpuścić. Jedno problematyczne. Potrzebuję jednej osoby, jednej przygotowanej osoby, która wpadnie do studia, prawidłowo odpowie. Jeżeli nie znasz pięciu nazw, to nawet nie próbuj tutaj się zjawiać, ponieważ na antenie na pewno nie zdążysz rozwiązać, nie zdążysz odpowiedzieć na to pytanie. Jakie to państwa? To już wtedy nie jest ten czas, także w tej chwili, jeżeli masz państwa, zapraszam. Ja tutaj podpowiadałam wam, że może warto przepisać sobie na kartkę te państwa. Może tak, może jeżeli już masz też nazwy, to spisz sobie je, żeby tutaj nie okazało się, że na antenie dopadł cię stres. Usłyszałeś siebie i nagle jakiegoś państwa nie masz, jakiś pominąłeś. Kochani, wyświetlił się napis koniec zagadki. No niestety musimy kończyć. Musimy tutaj kończyć tę zagadkę, przechodzić do kolejnej, a szkoda. Szkoda 5000 zł. Reżyserka, ewidentnie widać, że jest jakiś problem. Ewidentnie, bo cały czas nie słychać tutaj, pomimo że mamy tylko pięć państw do znalezienia, nie słychać tego telefonu. Może warto teraz, jeszcze raz poproszę cię, może warto cztery państwa zostawić. Zgodzisz się na taki układ? Ja wiem, że to jest już... Reżyser mówi, że tak, że dobrze, ale na trzy minutki tylko, kochani. Reżyser błyskawicznie się zgodził, czyli też chce szybciutko rozwiązać tę zagadkę. Ja nawet nie musiałam zbytnio przekonywać, ale trzy minutki dał od razu. Trzy minutki na to, żeby właśnie te cztery państwa podać. Uwaga, mówię czas start. I kochani, zegar już nam tutaj startuje. Trzy minutki dla jednej sprytnej osoby, która poda cztery nazwy państw. Wykorzystajcie to, że już nie sześć, tylko cztery. Ewidentnie jest jakiś problem dzisiaj z tą zagadką. Dwa odpuszczamy już tutaj. Reżyser ma dzisiaj bardzo dobry dzień chyba. Udaje mi się szybko go przekonać do moich pomysłów szalonych, bo troszeczkę szalonych, bo faktycznie sześć państw, nagle pięć, teraz cztery. Także udało się, żeby reżyser nam tutaj dwa aż odpuścił. Ale też sam chyba doszedł do wniosku, że sześć to jest bardzo trudna zagadka, bo najpierw były tylko dwa do rozwiązania i pan błyskawicznie odpowiedział na to pytanie, jakie to państwa, a teraz było sześć. Już teraz tak naprawdę, kochani, chyba nie ma co szukać. Jeżeli nie macie czterech państw, to odpuśćcie sobie. Bo już teraz chyba nawet nie uda ci się tego znaleźć. Teraz jest czas dla osób, które mają cztery nazwy państw i tylko wybiorą numer. Podejmą decyzję, żeby wziąć telefon do ręki, żeby wybrać numer. Cztery nazwy wystarczą. Kochani, nie musicie podawać sześciu. Pamiętajcie, teraz podajemy tylko cztery. Na ekranach macie napis, podaj tylko cztery państwa. Jeżeli szukacie kolejnych, to już nie ma sensu, bo musimy podać cztery. Minuta 45 sekund. Czas nam się bardzo szybko skraca. Za chwilkę dojdziemy do połowy tego czasu, który dostaliśmy. I mam nadzieję, że ta połowa czasu to jest czas na zmobilizowanie się, na ostatnie chwycenie za telefon. Szukamy czterech nazw, nie sześciu. Żebyś teraz się nie zgubił i nie szukał cały czas piątej nazwy lub szóstej nazwy. Bądź uważny, słuchaj. Słuchaj mnie w swoim telewizorze i patrz na ekran. Bo szkoda, żebyś tracił czas na szukanie piątej czy szóstej nazwy. Kochani, uwaga. Minutka. Dla kogo minutka? Kto dobrze wykorzysta ten czas? Na pewno zdążysz tutaj trafić. Czas nam się skraca, ale zdążysz trafić. Jeżeli masz nazwy, to szybciutko wybierz numer. Jeszcze raz może go przypomnę. 704 304 000.
Numer zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Sprawdź, czy masz naładowany telefon i wybierz numer. Nawet 5000 zł, ale dla kogo? 20 sekund. Kochani, cztery państwa, cztery nazwy państw. Może jakiś podróżnik się znajdzie, może ktoś tutaj szybciutko wpadnie do studia. 10 sekund. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1 i... Kochani, nie mamy już czasu, mamy zero. Ja wiem, że jest zero. Reżyserka, wiem, że jest zero, także poczekajmy jeszcze chwileczkę. Widzę, że jest zero. Jeszcze chwileczkę. Na pewno ktoś teraz wybrał numer. Wierzę w to, że ktoś tutaj się zaraz zjawi. Nawet 5000 złotych. W maju 5000 złotych na pewno się komuś przyda. Dla kogo? Dla kogo te pieniążki nie są obojętne? Kto ma cztery państwa? Teraz już nawet jedno państwo nam wzrosło, bo przedtem było 1000 zł warte, teraz 1250 jedno państwo, jakby tak rozdzielić. Kochani, czekamy. 5000 zł. Dla kogo? Za cztery państwa. Tylko kto tutaj wpada? Kto szybciutko się pojawi w naszym studio? Kochani, szybciutko. Jak to już koniec programu? No reżyserka, no nie mogłeś mnie uprzedzić? Ja myślałam, że kończymy zagadkę, kończymy program. Kochani, no ja nawet nie byłam świadoma tego, że tak szybko ten czas nam zleciał. Cały czas myślałam, że tego czasu jeszcze troszeczkę mamy. Ja nie mam ze sobą zegarka, więc nie byłam tego świadoma. A tutaj kończymy program. Nie kończymy zagadki, ale kończymy też program. No tutaj już się nic nie wydarzy. Może się tylko wydarzyć to, że wpadniesz do studia. Na pewno nie będziemy już zmieniać zagadki. Nie ma już czasu na to, żeby też szukać tych państw. Jest czas na to, żeby ktoś tutaj wpadł, żeby jakaś jedna przygotowana osoba wpadła do studia, zabrała nawet 5000 zł. Tylko kto? Kochani, ja dam na to 3 chwilki. Sama odliczę. Dam na to 3 chwilki, żeby ktoś tutaj wpadł do studia. Uwaga. 3. Już teraz nie szukajcie. Teraz jest czas na to, żeby wybrać numer. Jedna osoba. Jedna osoba, która prawidłowo odpowie na pytanie, jakie to cztery państwa. Jedna osoba, która wybiera teraz numer. Ja dałam 3 chwilki ode mnie. Reżyser już tutaj chce kończyć program. Trafajn, Czycech, Niesota, Gwęry i Psera Sandilia. Jakie cztery państwa z tego utworzymy? Nie szukajcie 5., 6. Odpuściliśmy już. Przedłużam te moje chwilki, kochani. Kto to wykorzysta? Kto się przebudził? No przypuszczam, że już jest troszeczkę po 4, więc liczę na to, że ktoś już nie śpi. 2 osoby, 2 widzów już nie spało. Prawidłowo odpowiedział na nasze pytanie. Czekam na kolejną osobę. 3 chwilki. 3 chwilki, kochani. I uwaga, 2 chwilki. No kochani, kto wykorzysta ten czas? Nawet 5000 złotych. Pamiętajcie, żeby nie dodawać, nie odejmować literek. Tworzymy nazwy w obrębie tych wyrazów, które widzicie. I tylko 4. Za 4 płacę nawet 5000 złotych. Kto to wykorzysta?
Spróbujmy raz jeszcze ostatni wybrać razem numer telefonu. Na pewno ktoś, kogoś tutaj usłyszę. Czasami to pomaga. Razem. 704-304-000. Fajne pieniążki. Kochani, ja muszę liczyć dalej. Jeden. Jedna chwilka. Dla kogo ta jedna chwilka? Dla kogo nawet 5000 złotych? Pamiętajcie, skupcie się, nie szukajcie 5. i 6. nazwy. Teraz płacę za 4. Wystarczą mi 4 nazwy. Jeżeli je masz, zapraszam. Nie ma już czasu na to, żeby szukać tych nazw. Jest czas na to, żeby wybrać numer. Dobrze, reżyser, może pokaż nam tak naprawdę, ile tego czasu do końca programu zostało, bo widać, że wyświetla nam się hasło koniec programu, ale ile tego czasu faktycznie nam zostało do końca programu? 55 sekund, kochani, 55 sekund i kto tutaj wpadnie, kto wykorzysta ten czas? Zegar wystartował. Nie ma już czasu. Na pewno się uda. Jeżeli masz pomysł, jeżeli wiesz, jakie to państwa, to wybierz teraz numer. To są jeszcze sekundy, jeszcze 40 sekund, ale czas na to, żeby wybrać numer. Przez 40 sekund zdążysz wybrać numer. 4 państwa wystarczą. Kto wybierze numer? Uwaga, 30. Nie szukajcie już tych nazw. Wybierajcie teraz numer. Już nie ma czasu na szukanie nazw. 20 sekund. Czas się bardzo szybko skraca. Może jakimś cudem się przebudziłeś, może właśnie przed chwilką i już znalazłeś te nazwy. Uwaga, 10 sekund. I odliczam. 5, 4, 3, 2, 1. I kto? Rzutem na taśmę. Wybierajcie teraz numer. Rzutem na taśmę. Ja raz jeszcze z wami wybiorę numer i mam nadzieję, że kogoś zaraz tutaj usłyszę. 704. 304-000. Po raz ostatni wybrałam numer. Mam nadzieję, że ktoś razem ze mną. Kto tutaj wpada? Trafajn, czycech, niesotak, węury i psera sandilia. Tak brzmią te wyrazy w tej chwili. Mam nadzieję, że ktoś już ułożył je w taki sposób, żeby tworzyły nazwy państw. 4. Nie szukajcie 5., 6. Tutaj wyświetla się 6, my szukamy tylko 4. Za 4 nawet 5000 złotych. Ale dla kogo? Musimy kończyć program. Kochani, szybciutko. Pięć tysięcy złotych. Kwota, która na pewno piechotą nie chodzi. Bardzo, bardzo fajne pieniążki. Komu się przydadzą? No kochani, szybciutko, musimy kończyć program. Reżyser już mnie praktycznie wygania ze studia i każe się żegnać. Ja jeszcze chwileczkę tutaj postoję, jestem przygotowana. Mam tutaj kopertę. Tylko kto się zjawi? No może raz jeszcze komuś pomogę, wybierając razem z wami ten numer. Może jeszcze raz spróbujmy. Już tak mówiłam, że jeszcze raz ostatni, ale spróbujmy raz jeszcze. Chwytamy za telefon. 704-304-000. I kto? To jest ten moment. Ten moment, w którym powinnam cię usłyszeć. Kończymy program, kochani. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę o nazwy państw. Francja, Czechy, Węgry, Estonia. Sprawdzamy. Oczywiście, że tak. Brawo. 100 zł gwarantowane wędruje do pana. Ja przygotowuję pytania. 30 sekund na odpowiedź. Czy jest pan gotowy? Halo? Tak. Czy jest pan gotowy? Tak. Ile lat temu powstała organizacja humanitarna UNICEF? 25.
No niestety nie, troszeczkę za mało, 69, troszkę się pan pospieszył. No ale 100 zł wędruje do pana. Mam nadzieję, że następnym razem takie pytanie już będzie z dobrą odpowiedzią. Szkoda, że się pan troszeczkę pospieszył. Ale 100 zł dla pana. My widzimy się, kochani, jutro i pojutrze, piątek, sobota. Życzę wam wspaniałego, ciepłego, słonecznego dnia i do zobaczenia jutro.